Kolejny piękny dzień, moi drodzy, w naszej plemiennej wiosce się rozpoczął. Tak, tak, moi drodzy, się rozpoczął. Ale dobra, my tu pitu pitu, mamy 11 ludzi, mamy 13 miejsc do spania, mamy 11 pracowników, wszyscy pracują, działają, ale my idziemy w końcu zrobić abrakadabra. Tylko teraz pytanie, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi? I jak my mamy tam dojść do tego ołtarza? Ten ołtarz jest gdzieś tu. Trzeba byłoby tu iść i to zrobić. Dobrze by było. Tylko trzeba wiedzieć, jak tam iść. A ja nie specjalnie wiem. Specjalnie wiem, ale jakoś pójdziemy. Ołtarz gdzieś... Gdzieś to było przejście... przejście przez jaskinię. Tylko ja jak zwykle idę nie tak, jak trzeba. Ale tu jest autostrada, to chyba pójdziemy tą autostradą. Mam nadzieję, że... O! Trzyma! Mam nadzieję, że tym razem dojdziemy do ołtarza. Oni skąd wyłażą? Skąd oni wyłażą? Słuchajcie, gdzie jest ten ołtarz? Ołtarz jest gdzieś tam. Czyli musimy skręcić tu. Tu. I teraz ołtarz jest... Tam. Ołtarz jest tam. Tylko teraz tak, my jak pójdziemy, teoretycznie musimy iść w lewo i tu później w prawo. No dobra, załóżmy, że idziemy w lewo, a później w... No tak, tędy chyba szedłem, nie? Chyba. Bo ołtarz jest gdzieś tu. Gdzie on jest? Ja idę. No dobrze idę, dobra. Dobra, pójdźmy autostradą, zobaczymy, ale chyba tak, chyba idę dobrze. Bo chyba będziemy dochodzić do jaskini. Tu mieliśmy iść w prawo, dobra. A później w prawo. I prawdopodobnie dojdziemy. No i tak jest, moi drodzy, doszliśmy do jaskini i przed nami jest ołtarz. No i bardzo dobrze, to mnie cieszy niezmiernie. Moglibyśmy pozbierać trochę rzeczy, ale chyba na razie mi się nie chce zbierać, bo mamy ważniejsze zadanie do wykonania, a mianowicie zrobić abrakadabra. Tu jest to magiczne drzewo. Tak jest. Jest magiczne drzewo. Jedziemy abrakadabra. Co my tu mamy? Chatę żyś... Dobra, weźmy chatę drwala najpierw. O, odblokowano chatę drwala. Czy nam się pojawi coś? Nie, ale możemy już wybudować chatę drwala, moi drodzy. Tu będziemy mogli wybudować chatę garncarza i chatę kamieniarza. Dobra, to na razie nie. No to idziemy robić dalej abrakadabra w takim oto wypadku po kolei, bo mamy odpowiednie towary. Mamy odpowiednie towary, to sobie zrobimy to wszystko. I będziemy zbierać towary na kolejne nasze abrakadabra. Pyk. Dobra, dawaj tu. Zgodźmy się, żeby nas nie poparzyło. No i tak trzeba będzie chyba zrobić. Dobra. Też jak czapka. Magazyn, właśnie. Magazyn nam potrzebny jest. Odblokowano. Bo ja mam taki niecny plan, moi drodzy. Przenieś się gdzieś w jakieś fajne miejsce. Przenieś się w jakieś fajne miejsce i rozbudować naszą wioskę. Bym bardzo tego chciał. Ściągnąć sobie tutaj ludów. Niech oni se ciężko pracują. Dobra, i ostatnie, moi drodzy. Ostatnie abrakadabra. Odblokowano targowisko. Odblokowany kościanny talizman. No i dobra. Odblokowano boskie kadzidło. Co dalej? Boski piasek. Glinianą miskę. Dobra, nie mam czasu czytać tego wszystkiego. Odblokowano glinę ogólnie. Teraz tu. Co my potrzebujemy? Kościanny talizman i boskie kadzidło, moi drodzy.
No dobra, ale to musimy wrócić do wioski. W takim oto wypadku, którędy ja przylazłem. Chyba tędy. Chyba tą dziurą, żem przylazł, co? Jak myślicie? Zablokowano tyle nam gratu, to czas najwyższy iść zobaczyć do naszego warsztatu, co tam jest grane. Tak, tu jak szedłem w prawo, to teraz to muszę iść w lewo, nie? Dobrze mówię? Szedłem w prawo, to teraz w lewo. Oj, kiepsko z nawigacją, ale to nic. Dobra, tędyk. A tu, co to za zwierz? A ty, tym razem udało ci się. Tu mamy dość dużo pola. My jesteśmy tu. Tu mamy dość dużo pola. Można byłoby tu coś ogarnąć, nie? Czekajcie, bo tu tak, tu są totemy, czyli tędy szliśmy. Ta wioska jest teraz. Tam, dobrze, no to tędy szliśmy, okej. Okay. A, i patyki trzeba zbierać, bo patyki są potrzebne. No dobrze idziemy, patrzcie, no dobrze idziemy, Ale zobaczcie, co my możemy wybudować. Nic. Nie, żartuję. Możemy chatę drwala wybudować, możemy... I tylko drwala, możemy targowisko wybudować, możemy... chatę rzemieślniczą. Bambus, drewno, żółta trawa, duże liście, lniana. Totem. I mi magazyn bardzo by interesował. Drewno, liana, gałąź. Magazyn mnie to interesuje. Bardzo. Ale nie mamy towarów. No nic. Ale po drodze pozbieramy sobie, moi drodzy, tu takie oto cuda. I teraz już wam mówię, co mam w zanadrzu. W zanadrzu mam to, że tu jest chałupa, ale ta chałupa taka bidna. Mogę tylko spać. Chałupy takie bidne, no ale nic na to nie poradzę. Takie życie. Tutaj mamy kucharza. Kucharzy jest sztuków dwóch nawet. O, patrzcie, jak oni ładnie produkują. No. Sztuków dwóch. Ale chodzi mi bardziej... O, tam trzech, a to dwóch. Dobra. Chodzi mi bardziej, moi drodzy... O, to czekaj, to jak... Tu jest trzech, to może stąd zabierzemy. Dobra, niech produkują zioła. Chodzi o to, że patrzcie, mamy produkcję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, boski piasek im zbierają. Za daleko. Jak za daleko? Motyki nie masz. Uuu. A do tego? Motyki jeszcze nie mamy. Dobra, zbierać zioła. Idziemy zobaczyć. To ile ja tam liczyłem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Chcę wybudować siedem takich chat, czyli mam dwie. One są dość rozległe. Nawet bym powiedział bardzo. Ono tu, kitajec. Tak wrócił do mnie, wiem o tym. Żeby wybudować takich 7 chat, naprawdę potrzebuje dużo miejsca. Teraz tak sobie myślę, czyli ja potrzebuję tak naprawdę tego ogniska. No właśnie, czy ja potrzebuję tego ogniska. Ale co możemy tu wybudować, moi drodzy? Mamy co nam? Kościany talizman. Potrzebujemy kości i skóry. O. Kadido już nie będziemy potrzebować. To już było. Boskie kadzidło. Potrzebujemy piasku. Prosta motyka. O. Dobra. Wiemy, co chcemy. Chcemy to wyrzucić. I to chociaż w sumie to i to trzeba zabrać. Co my potrzebujemy? Drewna potrzebujemy.
sumie dawaj wszystko, bo nie wiem, co jeszcze będę potrzebował. Na razie to wyrzućmy wszystko, co jest nam niepotrzebne. Potrzebujemy prostej motyki, moi drodzy. Jeden kamień, jedno drewno. Dobra. Ile mogę? 14 prostych motyk. Lofa jeszcze nie mogę. Linianej miski nie mogę. Ale będziemy potrzebować boskiego kadzidła. No właśnie, będziemy potrzebować boskiego kadzidła. Jak będziemy potrzebować boskiego kadzidła, bo to nam będzie potrzebne do odblokowania. Do odblokowania kolejnych naszych czarów marów. Dobra, pokaż mi tu. Ościany talizman 5 i boskie kadzidło 5. Dobra, boskie kadzidło. Wszystko pięknie, ładnie. Tylko teraz pytanie. Może na mapie, gdzie ten piasek jest? Tu aż piasek jest. No dobra, ale czy oni pójdą tam? Teraz dobre pytanie, czy oni tu pójdą? Dzień dobry. Ja bym dał wam parę motyk. Załóżmy. Próbowałbym wam... Kurde, kara za odległość, za daleko, no. Za daleko, no. Haliera! To tym fantem możemy zrobić. To jest za daleko. Oj, 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 oj. Te piaski są. Piaski są tu. Aż. To jest inna opcja, ale no nie no. Więc sami widzicie, jakie rozterki mamy. Tu mamy tylko trawy jakieś, tu będą grzyby jakieś. Specjalne zasoby. Tutaj w tym biomie będzie glina i te. Tu już dalej nic nie ma. Tu grzyby, tu. To jest. A pić się musisz, chłopie. Nie mogę powiedzieć, że jesteś... Wiesz co, mi tu stękać. Dobra, masz, zjedz od razu. Będziesz zaraz mi płakał, że nawet nie najedzony jesteś. No i co my mamy z tym fantem zrobić? To jest za daleko. Samemu mam... A, tu są specjalne jakieś skały czarne. A to jest pewnie obsidian. Mam wszystko zrobione. Niby jestem wypoczęty, nie? Dzień się kończy. Ale jak wezmę motykę... Kurczę. Co z tym fantem mam zrobić, moi drodzy? Dobra, może najpierw zróbmy sobie... Co mi potrzeba? Kościanny, tak? Kościanny talizman. Dobra. Zróbmy sobie kościennego talizmana. Ile możemy, to zróbmy. 9. Teoretycznie. Dobra. To w takim razie my potrzebujemy łowcę. Żeby było łowce, żeby mieć skóry i żeby mieć te, nie? Demie, co on robi? Tu, on jest za daleko. Brak zasobów, dostarcz pół produktu lub
Przenieś chatę bliżej. No właśnie, przenieś chatę bliżej. Ja chatę przenieś bliżej, no. Dobra, przeniosę wam tu chatę. Spoko. Trzeba tu zmienić w takim razie. Dobra, czekaj, Mieciu. Ziół już nie chcemy. A dawaj liany. Trzymano, nic nie trzymano. Dobra, liany, niech produkują nam liany. A my spróbujemy wybudować, moi drodzy. Kurczę, chata myśliwego. Nie możemy. Czyli musimy sami zapolować. Czyli musimy sami zapolować na kości. Co my tu mamy? Dobra, ja mam pomysł. Mam pomysł, moi drodzy. Udamy się na polowanie. Ale daj parę motyk w razie czego. 4 motyki. Dobra, niech będą 4 motyki. Tu mamy jeszcze coś. Tam to się wyrzuci. Będziemy potrzebować jeszcze paru włóczni. W takim oto wypadku. Włócznie sobie zrobimy z... Ile włóczni? Raz, dwa. Dobra, 3, 4 niech będzie. 4 włócznie sobie zrobimy. Te nam noszą kamienie. Nie, nie noszą. Cztery włócznie nam starczą. Starczą. Dobra. Jest plan, moi drodzy. Plan działania jest taki, że tak, to wyrzucamy, to wyrzucamy, to wyrzucamy, to wyrzucamy, to wyrzucamy i nie mamy miejsca. Ha, ha, ha. Dobry goguś? Dobry goguś, ale to nic nie szkodzi. Nie szkodzi, bo tak, tu będą włócznie. Zaraz to ogarniemy. Tu będą włócznie, teraz tak, tu jest młotek. Młotek zabieramy. Co nie? Talizmany. Czy ja mogę już wybudować chatę drwala? Nie mogę. Tego trzeba się pozbyć. Tego i tego i tego. Dobra, masz tu. Chatę drwala. Czy można wybudować chatę drwala? Tu jest. Chata kamieniarza, chatę drwala. Kupujemy drewna, sztuk 3. Dawaj. Dobra, jeszcze pewnie patyków będziemy potrzebować. Trawy jeszcze pewnie będziemy potrzebować. Dobra, motek mamy, to mamy, to mamy. Dobra, to zróbmy tak. Zróbmy sobie chatę drwala. O, chata drwala tu. Gdzieś, o, 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 o. Coś nam się świeciło gdzieś kiedyś, po coś na coś. Dobrze by było gdzieś to wybudować tak w sumie. A byłoby i tu gdzieś wybudować, nie? O! Jakby to? Może być. Trochę w krzakach, ale to nic nie szkodzi. O kurde. Ten drwal sobie życzy, naprawdę tutaj będzie jebitna ta chata. Ale to nic. Ale niech ma, jak chce, to niech ma. Co tu jeszcze? Gdzie tu wam jeszcze czegoś brakuje? Czegoś brakuje. Dobra, mamy to. Proszę, półeczka jedna, proszę, półeczka druga, proszę, półeczka trzecia. Jeszcze czegoś nam brakuje. To temu.
Bambusowy był. Był w chałupie na bank. Tam zrobiłem ich chyba z 5 albo 6. Więc bambusowy to ten na pewno jest. Proszę bardzo. Tak jest. Teraz postawmy sobie tutaj tego o. Ciołka. I on potrzebuje siekiery. Siekiery też mamy. Teraz tak, co? O! Drewniany totem, bambusowy totem. Mamy bambusowy, a możemy przypisane do wojskowy magazyn, dobra. Niech to będzie. Tlemie, to teraz tak, gdzie jest was najwięcej? Ten zbiera liany, ten zbiera kamienie. Ten zbiera żarcie. Żarcie mamy od groma i ciut. Na razie to może ja bym tu tego rybaka trochę zmniejszył. Rybaka zmniejszył, a dałbym do drwala dwóch. Wiem, że brakuje siekiery, spokojnie. Spokojnie, spokojnie jak na wojnie. Ale ma dostęp do jedzenia. Teraz tak, byśmy sobie wzięli tak. Drewno byśmy sobie wzięli, bo bambusa mamy. Okej, niech będzie drewno. Teraz tak, teraz tak. Pokażmy, co my tu mamy. Aha, czyli tu jest jego stół warsztatowy. Tu ma miejsce na siekiery. Dobra, masz jedną siekierę i już pracuj. I już pracuj. Skoczymy sobie szybko jeszcze po siekiery, bo ich trochę narobiłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, już więcej miejsca nie ma, okej. Dobra, wyrzuć to. To wyrzuć. Okidoki. Dobra, tu jest jakiś gliniany totem. O, to nie, to totemy tu. A do czego ten totem gliniany? 50% dodatkowej produkcji. 50%. Dobra, a jak się robi siekierę? Co siekiera? Się robi z kamienia lniany i patyków. Ja. Kamienia lnian i patyków. Te noże ja bym może wyrzucił. Włócznie w sumie. W sumie też bym mógł wyrzucić włócznie. Chociaż po jednym nożu bym sobie zostawił. Tak, żebym później nie musiał nic robić, nie? To ja bym sobie tak zostawił może. Narzędzie, właśnie. Ja tak zrobię. Dobra, żeby nie było. Zrobimy sobie takie mały mig. Nóż, siekiera, włócznia, motyka. Młotka nie mamy więcej. Nóż, siekiera, włócznia, motyka. I co jeszcze? Na pewno trzeba byłoby młotek zrobić. Młotek. Kamień lniana, dobra. No, więc widzicie, moi drodzy, tutaj nie jest tak prosto. Organizacja jakaś tam niby musi być, no ale... Dobra, teraz tak, dajmy siekiera. Okidoki, to jeszcze możemy mu wsadzić 10, a z 15 siekier. Jak ja bym chciał tu
Wymienić talizmana na przykład na takiego. Mogę. No kurde. Pięknie, moi drodzy. Bonus 50%. No i jesteśmy super. Bonus 50%. Te bambusowe. Bambusowe toteny to jest o kant tyłka. Dobra, bo ja będę zaraz znowu krzyczał, że jestem nienapojony. Tutaj te dwie mnie tu martwią też. I od razu szybko usmażmy, bo mnie to. Żeby to tak nie. Nie psuło mi miejsca. Ja mogę ten gniany totem wyrzucić. Albo zniszczyć, albo nie wiem, cokolwiek zrobić. Drewniany totem. Daje 25% produkcji. Patrzcie, potrzebuję tylko drewna. Dawaj drewna. Drewniany totem. Mamy dwa wydobywcze, kucharza. Cztery. Zróbmy cztery totemy. Tak, to dzisiaj sobie zrobimy organizację taką śmieszną. Teraz potrzebujemy jeszcze tak, proste siekiery trochę potrzebujemy. I młotek potrzebujemy. Dobra, daj te i... Tylko ja potrzebowałem kamienia, potrzebowałem. A mamy młotek, co mnie oszukujecie, że nie mamy młotka? Mamy młotek. Dobra, jeden cały młotek niech będzie. Czyli tak, nóż, siekiera, włócznia. Tak będzie tu. Jeszcze będziemy potrzebować... Co jeszcze będzie można? Motyka. Jeszcze kilów będzie. To akurat idealnie. Przyprawy. No dobra. Młotek jeden mamy. Potrzebujemy trochę siekier. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dawaj 8 siekier. Ogarniemy, wymienimy te totemy, to też już będzie zawsze cłuś. Pójdziemy na rzekę, napijemy się wodę, to tuż nam jedno miejsce zniknie. Mogę patyki wyrzucić. A nie, patyki są potrzebne. Drewno mogę wyrzucić. Drewno mi niepotrzebne tutaj jest. Ale to nic. Nic albo nie nic. Tego jak? Czy to mogę wyrzucić te przedmioty? Drewno mi się przyda, kamień mi się przyda. Dobra, patyki mi się przydadzą. Jeszcze jakieś kadzidło mamy. Tu mamy zioła, tu mamy krzaki, tu mamy liście. Tu mamy jeden nóż użyty. Nóż by nam się przydał. Dobra, nieważne. Nieważne, wymieńmy totemy. Wymieńmy totemy na drewniane. Zawsze będzie 25%, nie? No. Zawsze 25% więcej. O. Czyli już coś. Czyli już coś, moi drodzy. Proszę bardzo. To teraz tak, czy ja mogę wyrzucić tego totema? Pójść lewy kontrol, by rozdzielić przedmiot. Ale jak to usunąć? Nie da się. A tu? Takwa. Ej, do ogniska mogę spalić. Ale jaja. A sprawdźmy. Okej. Jesteś pewien? Tak. A to co to jest? A to wyrzuciłem tego totema, to musi gdzieś tu leżeć. To leży.
Dobre, dobra, ogarniamy to, moi drodzy, ogarniamy to. Czyli tu mogę wyrzucić, a tu mogę spalić. Tu będę potrzebował totemy do domu. Dobra, nieważne. Nieważne, kręcę się tak jak z Boruto Kalesona, to już każdy wie. Doskonale. 3-3, siekiera jedna. Dobra, niech będą włócznie tu, bo idziemy zaraz pewnie polować. No i tego nie zostawiłem. I tu jeszcze włócznie damy rybakom, dobra. Włócznie damy rybakom. O, to są ryboki nasze. Żeby się nie spitolić z drzewa. Oczywiście wymienimy im totema. Teraz chłopaki, jak tam u was z włóczniami? Słabo. To macie. To mi 3 powinny starczyć. 3 kilofy, 3 włócznie. Siekiera, młotek, nóż. Dobra, oczywiście napić się wodą, czyli już tu też mi znikło, super. Chłopaki, se dobrze radzicie, czy nie bardzo? Se dobrze radzicie. Pyk, pyk, pyk. No i teraz tak. Teraz pytanie, co... Zdrzemnąć się choć kawałek u nich? Nikt się nie da się zdrzemnąć. To i tak musimy wrócić jeszcze, moi drodzy, do naszej hacjendy, wyrzucić resztę rzeczy. Tu są schody, dobra. Musimy iść zapolować, albo... Wiocha, tam wiocha. Albo nie zapolować, tylko poszukać... Gdzie jest wioska? Tam? Tam, po drugiej stronie, ja nie w tę stronę, żem polasł? Całkiem możliwe. Całkiem możliwe. Dobra, tu chłopaki się będą... Będą się tu coś pracować, cudować. A my musimy iść tak. Musimy iść tu. No nie wiem, co z tymi totemami. No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. To zobaczcie, ile ja tego mam. Aż 5. Teraz, żeby ile będziemy mogli coś produkować, co to jest? Chata rzemieślnicza. Chata rzemieślnicza. Ja bym chciał to wybudować. Bambus, drewnolina. Bambus, drewnolina. Bambus, drewno... Lina. Nie lina, tylko liana. Chłopie. Czytaj dobrze, czytaj. A tu... Targowisko. O kurde. Dobra, ty czekaj, rzemieślnik może tu wejdzie, co? Czemu ja to wszystko tak upycham na kupę? Kulon wielki. Nie będzie mi to przeszkadzał na ścieżce? Nie. Załóżmy, że mamy tutaj. Mamy albo już nie mamy. Mamy jeszcze bambusa. Żółta trawa, duże liście. Dobra. Dajmy żółtą trawę, duże liście. Dobra, spalmy to. Potrzebne. Twórzmy jednego totema. Żółte liście, trawa. Żółte liście. Duże liście. Dobra, weźmy może to, weźmy jeszcze to może. O, powiedzmy.
To ja tak sobie tutaj, tak to sobie to postawiłem, że to nie... Ale dobra. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Co jeszcze, gdzie jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, gdzie jeszcze, co jeszcze, tu jeszcze. Tu będziesz miał taki, o, pas z widokiem kolega będzie miał, kolega będzie z widokiem. Bambusowy totem potrzebny. Aha, czyli do wybudowania jednak jest potrzebny bambusowy totem. Dobra. A dopiero później można go wymienić. Okej. Okay. Tak też można to zrozumieć. A teraz my go wymienimy na drewniany totem i jest gitara. I teraz ten potrzebuje młotka, kamieni i może robić, moi drodzy, siekierę. Może robić prosty młot. Dobra, masz młotka. Czekaj, wróć. To podepnijmy do magazynu. Zobaczmy, gdzie tu mamy. Tutaj jeszcze mamy. Dobra, dwóch kucharzy nam nie potrzeba. Damy do rzemieślnika. Młotek jest, patyków nie ma. Patyków nie ma. Patyki zaraz dostarczymy. Produkcja. Okej. Okej, okej, okej. Tylko teraz pytanie. Co będziemy robić? Czy będziemy produkować siekiery? Będziemy produkować młotki? Będziemy produkować włócznie? Motyki i kilof. Właściwie to ja nie wiem, czy ja chcę tego człowieka tutaj. To jest dobre pytanie. Czy ja go chcę? Czy on mi jest naprawdę tutaj potrzebny? Chyba nie. Chyba nie. Dobra, a jeszcze jakbyśmy chcieli sobie na przykład wybudować... Targowisko jakieś wielkie tu jest. Na drodze to nie postawimy. Na plaży? O, a na plaży można. Ale to kurde też kawał drogi. Będzie. Tutaj co, jest zbyt promo? A to wychodzi. Dobra, załóżmy, że... A, on ma schody po dwóch stronach, tak? W stronach. Tu jest autostrada do nieba. No i... A, postawmy go tu. Mamy młotek? Czy oddałem młotek? Oddałem młotkę, ale to nic. Młotek mi niepotrzebny jest. Dobra, to już jak budujemy, to wybudujmy. Zobaczmy, co tu z tego wyjdzie. Jak to będzie wyglądało w ogóle. To jest wejście na cztery strony, proszę państwa. Chyba. Co jeszcze potrzebujemy? Liści na pewno, tak jest. Na dach. Dobrze, że mamy liści. W zanadrzu pełno. To jeszcze potrzebujemy pewnie jakiego totema, czy nie? Tu coś potrzebujemy jeszcze. O. A tu? Kawałek żółtej trawy. Okej. Okay. A co to? Trawy, koszyki, proszę państwa. Zobaczcie, jakie piękne koszyki. Można by powiedzieć, że to zwykliny. Zwykliny, moi drodzy. No i dobra, i co teraz ja mogę zrobić w tym targowisku? Można tu przypisać jakiegoś człowieka? Targowisko, można. Osoby do wysłania. Uuu. Uuu.
Tylko teraz tak, gdzie on będzie mnie wysyłał się? Rozumiem, będą, gdzie jeszcze jest dwóch? Kata zbieracza zostaje, dobra, ten. Wyłóżmy, dajmy mu tu. Aha, gdzie ja to mam wysłać teraz? Docelowe targowisko, brak. Za dużo zasobów. Każdy taragarz pozwala nam trafić innego surowca. Zatrudni więcej taragarzy w targowisku lub budynowe. No to powiem wam szczerze, że to chyba był błąd. Dobra, to chyba targowiska nie chcę, przynajmniej na tą chwilę. Nie. Targowiska chyba nie chcę. Nie. To już wolę, niech się produkcja mnoży. Nie wiem jeszcze w czym. Dobra, niech się tworzy tu. No, tu pobawiliśmy się, moi drodzy, w boba budowniczego. Proszę bardzo, tak wygląda. Pięknie, ładnie, cudownie po amerykańsku. Ja się z wami żegnam. I się zastanowię, co dalej z tym fantem zrobić mam. A więc trzymajcie się, na razie, hej, hej.